Dzień dobry, zapraszam na temat trzeci z działu drugiego, a dzisiejszy temat to powstanie listopadowe. Opowiemy sobie dzisiaj o przyczynach, przebiegu i skutkach tego powstania. Zaczynamy od przyczyn. W 1815 roku powstaje Królestwo Polskie, zwane inaczej też Kongresówką. Polacy witają je z nadzieją na to, że będą zyskali coraz więcej wolności, zwłaszcza że otrzymali dosyć liberalną konstytucję. Niestety z czasem car Aleksander I zaczyna ograniczać prawa Polaków, a kolejny już car, Mikołaj I, jest bardzo negatywnie nastawiony do społeczeństwa polskiego i zaczyna łamać konstytucję. Rozpoczynają się też prześladowania organizacji patriotycznych, a tak naprawdę Polacy są niezadowoleni z rządów brata cara, wielkiego księcia Konstantego. W związku z tym Polacy rozpoczynają swoisty sposób buntowania się, zawiązują organizacje opozycyjne. Najpierw to była oczywiście opozycja legalna w postaci kaliszan, o których było na ostatniej lekcji, ale z czasem zaczynają zakładać organizacje nielegalne, działające wbrew prawu, po to tylko, żeby dążyć do niepodległości. W pewnym momencie powstaje taka organizacja o nazwie Sprzysiężenie Podchorążych. Ona jest skupiona w szkole wojskowej. Przywódcą tego sprzysiężenia jest Piotr Wysocki, ale również Maurycy Mochnacki czy Joachim Mochacki, przepraszam, czy Joachim Lelewel. I tutaj to stowarzyszenie stawia sobie za cel. Celem ma być walka o niepodległość i tak naprawdę przygotowanie Polaków do zbrojnego powstania. Te przygotowania trwają, jest mowa o tym, że takie powstanie będzie szykowane, ale w pewnym momencie dzieje się coś, co przyspiesza decyzję, czyli mamy tak zwaną bezpośrednią przyczynę wybuchu powstania listopadowego. Zalicza się do niej taką informację, która pojawiła się w ówczesnych mediach, czyli w gazetach, że wojska rosyjskie chcą wysłać Polaków do stłumienia, władze rosyjskie chcą wysłać Polaków do stłumienia powstania w Belgii. Do tego dochodzi jeszcze kryzys gospodarczy oraz obawa przed tym, że ten spisek będzie wykryty, bo coraz bardziej władze się zaczynają interesować tym, co Polacy robią. I ta decyzja o tym wysłaniu wojsk polskich do tłumienia powstania w Belgii, a było to powstanie niepodległościowe, przyspiesza decyzję o wybuchu powstania. I chociaż jest wielu przeciwników przyspieszenia tej decyzji, bo mamy okres zimowy, bardzo niekorzystny na to, żeby w tym momencie wywołać powstanie, to jednak ta decyzja zapada. I rozpoczynamy powstanie listopadowe, czyli przechodzimy do drugiej części, czyli przebieg powstania listopadowego. Powstanie wybucha w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. I co się w tej nocy działo? Po pierwsze, sygnał do rozpoczęcia wybuchu powstania to miał być pożar browaru na Solcu. Niestety noc listopadowa była nocą deszczową, ten pożar się nie udał, ten sygnał nie został wysłany tak do ludności. Następnie tutaj te grupy powstańcze ruszyły na Belweder, ponieważ w Belwederze swoją siedzibę miał wielki książę Konstanty. Chciano go pojmać po to, żeby on stanowił takiego rodzaju, takiego jeńca w rozmowach, w przyszłych rozmowach z carem. Niestety nie udało się pojmać wielkiego księcia Konstantego. Książę zdążył zbiec, zanim wojska powstańcze dotarły do Belwederu. Następnie tutaj wojska powstańcze ruszyły na Stare Miasto, licząc na to, że tutaj ten zryw niepodległościowy, który się rodzi, przyciągnie zwolenników powstania, ponieważ tych zwolenników nie było. Tutaj przede wszystkim główni dowódcy, wysocy generałowie nie poparli tego powstania. Wyżsi oficerowie, arystokracja, mieliśmy też bratobójcze walki pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami, dlatego powstańcy postanowili ruszyć na miasto i tutaj rzeczywiście przyłączyli się mieszkańcy Warszawy do grup powstańczych. Zdobyto arsenał, czyli skład broni, czyli mamy sukces. I ta noc listopadowa, ten zryw taki, który Rosjanie zobaczyli, spowodował, że Rosjanie podejmują decyzję o wycofaniu się ze stolicy. I ta noc listopadowa jest
tym elementem wygranym, czyli mamy sukces, niesamowite powstania. Tylko ja zawsze tłumaczę, Rosjanie nie wycofują się dlatego, że oddają Warszawę, tylko po to, żeby się wzmocnić. Ale w momencie, kiedy my zdobywamy tą Warszawę, ta noc listopadowa jest wygrana, to wówczas Rada Administracyjna przekształca się w rząd tymczasowy i dopiero teraz powołano dyktatora. Czyli już mamy taki pierwszy też błąd, bardzo duży, że w momencie, kiedy była noc listopadowa, nie mieliśmy wybranego przywódcy powstania. No ale mamy rząd tymczasowy, dyktatorem zostaje Józef Chłopicki. 18 grudnia ogłasza powstanie narodowe. I rozpoczynają się też pertraktacje z carem. Chłopicki jedzie na spotkanie z carem. Niestety car nie godzi się na żadne ustępstwa, żąda natychmiastowego zaprzestania walk. Na to powstańcy nie chcą się zgodzić, a sam Chłopicki oddaje się do dymisji. I Polacy wychodzą na ulicę, rozpoczynają się manifestacje i pod wpływem tych manifestacji 25 stycznia 1831 roku władze Królestwa Polskiego ogłaszają detronizację cara, czyli tak naprawdę ogłaszają zerwanie Unii z Rosją. Powołują wodza naczelnego Królestwa Polskiego, tym wodzem zostaje generał Michał Radziwiłł. Władzę przejmuje rząd narodowy na czele z Adamem Jerzym Czartoryskim i władze rozpoczynają taki apel do wszystkich mieszkańców o przyłączeniu się do powstania. Tego apelu nie kierują do jednej grupy osób, nie kierują do chłopów, nie widzą, że chłopi mogą stanowić znaczną siłę społeczną. Nie zaproponowano im na przykład to, że jeżeli wstąpią do armii, to zostanie nadana im ziemia, czyli zostanie rozpoczęty proces uwłaszczenia. Chłopi nie dołączyli się do powstania, nawet wręcz nazywali, że to nie jest ich powstanie, tylko jest to tak zwana wojna panów. Rosjanie oczywiście na to nie mogą się zgodzić, na taką sytuację, że władze polskie przejmują całkowicie władzę. No i tu rozpoczyna się wojna z Rosją. I na początku lutego 1831 roku na teren Królestwa Polskiego wkracza 100-tysięczna armia rosyjska pod dowództwem Iwana Dybicza. Polakom udało się zmobilizować pod broń około 50 tysięcy osób. No i rozpoczynają się działania wojenne, mamy kilka bitew. Zaczyna się wszystko od bitwy pod Stoczkiem, na czele której staje generał Dwernicki. Jest to bitwa dla nas wygrana. Następnie mamy bitwę pod Grochowem 25 lutego 1831 roku. To jest decydująca, jedna z decydujących bitew. I tak naprawdę ona jest nierozstrzygniona, dlatego że Polacy ponieśli bardzo duże straty, ale z drugiej strony Rosjanie zrezygnowali z marszu na Warszawę. Czyli mamy taki połowiczny sukces, ale okupiony bardzo dużymi stratami. Tą bitwą dowodził generał Józef Chłopicki, ale ze względu na zły stan zdrowia Chłopickiego on rezygnuje po tej bitwie z przywództwa i głównym tutaj generałem dalszej części powstania zostaje generał Jan Skrzynecki. Polacy szykują się do kontrofensywy, mamy kolejne trzy wielkie bitwy, Dębę Wielkie, Wawer Dębę Wielkie i Iganie, są to wygrane dla Polaków bitwy, Rosjanie ponoszą dosyć duże straty. No ale tutaj Rosjanie też zaciągnęli do wojska większe ilości osób. Polacy zamiast rozbić całkowicie wojska rosyjskie, to stwierdzili, że jednak takiego planu nie będą wykonywać, a to był plan generała Prądzyńskiego. I Rosjanom to pozwoliło na to, że ich nie rozbili, na to, żeby właśnie uzupełnić te siły swoje wojskowe. I do decydującej bitwy dochodzi pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku, której to dowodzi generał Skrzynecki i Polacy ponoszą klęskę w tej bitwie
i co przyczynia się też do nie tylko tej klęski militarnej, ale do tego, że bardzo osłabło morale powstańców. W związku z tym, że Rosjanie tutaj rozgromili Polaków, idą dalej, idą na Warszawę. W tym momencie Warszawy broni Jan Krukowiecki. Generał Jan Krukowiecki, on rozpoczął pertraktację z feldmarszałkiem Iwanem Paskiewiczem. Rosjanie zażądali oczywiście natychmiastowej kapitulacji powstańców, na co władze powstańcze nie chciały się zgodzić. I tak naprawdę Warszawa zostaje zdobyta. Ta obrona Warszawy ma dwa ważne takie punkty. Z jednej strony mamy redutę wolską. To była najsilniejsza ufortyfikowana, najsilniej ufortyfikowany punkt obrony miasta. Tutaj dowództwo nad tą fortyfikacją miał generał Józef Sowiński, który poległ podczas obrony. Jest to upamiętnione na obrazie Wojciecha Kossaka, generał Sowiński na Szańcach Woli. Natomiast było jeszcze druga reduta, która również broniła dojścia do Warszawy, tak zwana reduta Ordona. Reduta Ordona, która została upamiętniona w wierszu Adama Mickiewicza. On został przedstawiony jako taki heroiczny bohater, który wysadza tą redutę i ginie. Ale tak jest w wierszu, w rzeczywistości tak nie było. Owszem, doszło do wybuchu, ale Ordon pomimo odniesionych ran przeżył. Brał później udział w powstaniu o wyzwolenie Włoch u boku Garibaldiego. Zginął śmiercią samobójczą dopiero w wieku 77 lat i to we Florencji. Jak to powstanie przebiegało na ziemiach polskich, to już wiemy, w Królestwie Polskim, ale powstanie listopadowe odbywało się również poza granicami Królestwa Polskiego. Warto wymienić dwa tereny. Powstanie miało miejsce na Wołyniu i Podolu pod dowództwem Dwernickiego, ale tutaj to powstanie również upada. I mamy jeszcze oddziały powstańcze na terenie Litwy, które są tutaj zorganizowane przez szlachciankę, młodą dziewczynę Emilię Plater, i to powstanie również tutaj na Litwie upada. Jak reaguje świat, jak reaguje Europa na to, co się dzieje na ziemiach Królestwa Polskiego? Rząd narodowy od samego początku prosił o pomoc i zwracał się z prośbą o pomoc do rządów europejskich, natomiast te rządy europejskie kompletnie nie zareagowały. Liczono przede wszystkim na pomoc Francji jako naszego sojusznika, natomiast rząd francuski stwierdził, że porządek panuje w Warszawie, więc nie będzie ingerował tutaj. Wielka Brytania zachowała neutralność, a Prusy zadeklarowały się, że one pomogą Rosji w celu stłumienia tego powstania. O ile rządy nie wyraziły chęci pomocy powstańcom, to warto zaznaczyć, że ludność europejska jak najbardziej popierała ten zryw narodowościowy Polaków. Odbywały się liczne manifestacje w państwach europejskich. Prasa rozpisywała się o bohaterskiej obronie, o bohaterskiej walce Polaków o niepodległość, o wolność. Przedstawiano tą walkę jako romantyczną ideę walki o wolność. Tak naprawdę to powstanie zbliżyło do siebie naszych zaborców i w 1833 roku Austria i Rosja podpisały układ, do którego później dołączyły się Prusy. Układ, który zobowiązywał ich do ścisłej współpracy w zwalczaniu polskich organizacji wojskowych i zwalczaniu jakichkolwiek wystąpień zbrojnych. Dlaczego Europa nie zareagowała? Warto pamiętać, że obowiązuje tak zwane święte przymierze i obowiązuje zasada, która miała powstrzymywać wszelkie ruchy narodowościowe i niepodległościowe w Europie, która została przyjęta przecież na Kongresie Wiedeńskim. Jakie są konsekwencje, czyli ostatnia rzecz tej lekcji, czyli skutki powstania? Przede wszystkim
podstawowym skutkiem jest wielka emigracja, o której jest osobny temat. Następnie powstańcy, wszyscy, którzy biorą udział, którzy wspierają, są karani więzieniem, zsyłkami, jest narzucona konfiskata mienia, narzucona kontrybucja, czyli bardzo duża taka kara pieniężna. Na terenach Królestwa Polskiego rozpoczyna stacjonować wojsko rosyjskie. W ramach tej kontrybucji zobowiązano Polaków do budowy cytadeli, do sfinansowania tej budowy i to było takie więzienie, w którym 10. pawilon miał być przeznaczony dla więźniów politycznych, czyli dla spiskowców i rewolucjonistów. Unieważniono konstytucję, wprowadzono w jej miejsce tak zwany statut organiczny, zlikwidowano polski Sejm, zlikwidowano polską armię. Naczelnikiem Królestwa Polskiego zostaje Iwan Paskiewicz i rządy jego nazywamy Nocą Paskiewiczowską, czyli takim bardzo ciemnym, trudnym czasem dla Królestwa Polskiego, ponieważ za czasów Iwana Paskiewicza mamy stan wojenny ogłoszony, mamy zmiany administracyjne, tutaj wprowadzono rosyjskie gubernie na terenie Królestwa Polskiego, i wprowadzono również rosyjski kodeks karny. Na ziemiach zabranych również podciągnięto Polaków do odpowiedzialności, konfiskowano majątki, wysyłano ich na katorgę, czyli na takie przymusowe prace na terenie Syberii. Zamknięto uniwersytety w Warszawie, w Wilnie, rozwiązano Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a duchowieństwo podporządkowano władzy świeckiej, a dodatkowo kościół unicki zostaje uznany za nielegalny i przymusowo włączono wiernych do kościoła prawosławnego. To się działo w Królestwie Polskim. Oczywiście bardzo podobne reakcje były na terenach zaboru austriackiego i terenu pruskiego, gdzie tych, którzy wspierali Powstanie listopadowe obarczono konfiskatami, trafiali do więzienia, zaczęto prowadzić politykę antypolską, a na terenie Rzeczpospolitej Krakowskiej ograniczono autonomię, a od 1831 roku stacjonowały tam wojska aż trzech państw zaborczych. Tak wygląda powstanie listopadowe, a na kolejnej lekcji opowiemy sobie o konsekwencji największej, czyli tak zwanej wielkiej emigracji oraz skutkach tej emigracji. Dziękuję, wszystko. To koniec dzisiejszej lekcji i zapraszam na kolejne nasze zajęcia.